Dobry wieczór, jesteśmy już po drugiej konferencji na Elite Fighters. Jest ze mną Mateusz Murański, witaj. Siemanko, cześć. Powiedz mi, jak emocje w ogóle po całej konferencji, po ważeniu, co czujesz w tym momencie? Czuję spokój, pewność siebie, opanowanie, lekkość. Obawiasz się w ogóle swojego przeciwnika? Wiesz, jakbym miał się obawiać swojego przeciwnika, to w ogóle nie byłoby sensu wychodzić do klatki, taka jest prawda. Nie obawiam się przeciwnika, bo jeżeli chociaż przez sekundę przejdzie ci przez myśl porażka, no to nie wychodź do klatki. Znaczy, ja to oceniam z perspektywy amatora, no więc jakby pewnie każdy zawodowiec tutaj przyzna mi rację w tej kwestii. No tak jest. Jakie masz zdanie na jego temat, tak prywatnie jako ty, jako Mateusz? Co o nim myślisz? Nie znam Norberta, nie znam go, widziałem go dwa, trzy razy w życiu. Nie mam do niego żadnej złej krwi, tak jak widziałeś dzisiaj na face to face. Mamy main event i na pewno damy walkę taką godną main eventu. Nie? Dlaczego zgodziłeś się na walkę, na propozycję? No bo jest fajny przeciwnik, taki wiesz, groźny. Czy zamierzasz w końcu zatrzymać się w jednej federacji, czy chcesz spróbować trochę tego, jakie masz zdanie? Teraz jest tyle tych federacji, że gdzieś tam trwają rozmowy w kilku innych federacjach. Ja zawsze podpisuję kontrakt na jedną walkę, co czyni mnie swobodnym w negocjacjach. No i daje mi to swobodę ruchów tych free fightowych, że tak powiem. Nie? Co jest u ciebie najważniejsze w przygotowywaniu się do walki? Wiesz co, mentalne na pewno podejście. No i robienie tlenu, technika. No wiesz, jakby cały czas ten progres gdzieś tam sobie... Można trenować, nie wiem, 10 lat w grupie, chodzić na grupę, trenować 10 lat, a może przyjść ktoś, kto trenuje pół roku i takiego gościa po prostu zmieść. Także jak sobie w głowie nie będziesz... układała tego, że jest progres i sobie go jakby wbijała do głowy i to później musi siłą rzeczy się przełożyć na trening i na jakość tego treningu, to znaczy, że jest progres, bo w innym przypadku no to może nie być tego progresu. No i też w dużej mierze jest to jakby zasługa trenera, na przykład w moim przypadku zasługa Jacka Rumiaka, zasługą Jacka Rumiaka jest to, że zrobił ze mnie stalową szczękę, no, po prostu taką, że no, nie do nakłotowania. Powiedz mi, co myślisz o swojej pierwszej walce w Fej MMA z Tańculą, a co teraz myślisz, jaka jest różnica w twojej psychice teraz, czy w ogóle jakaś jest, skoro mówisz o progresie? Wiesz co, na pewno jest zasadnicza, no bo przecież, wiesz, tam to wszystko było na warackich papierach, ja byłem dużo lepiej przygotowany niż się zaprezentowałem w rzeczywistości w tej walce. Zresztą tak jak mi powiedział mój trener, to pokazałem 30% swoich umiejętności. No ale walka została tak naprawdę nierozstrzygnięta. Mój przeciwnik został wyniesiony na noszach pod tlenem, tak jak to sobie wyobrażałem, ale nie jestem zadowolony jakby z przebiegu, bo tam było mnóstwo sytuacji, w których mogłem zrobić mnóstwo fajnych rzeczy, których nie zrobiłem niestety. Nie? Czyli zamierzasz zrobić je na przykład w tej walce? Tutaj jest zupełnie inna koncepcja walki. Trochę... Możesz troszkę zdradzić planu? Wiesz co, jutro może pogadamy po walce o tym, nie? Dobrze. Ciężko mi teraz zdradzać plan. No widziałeś trochę tutaj na media treningu, jak to wygląda. Gdzieś tam postawiłem mocno na siłę. Myślę, że będzie dobrze. Powiedz mi, co sądzisz o przyszłej, bo teraz w końcu nie wiemy, czy na pewno się odbędzie, czy się nie odbędzie, walka twojego taty właśnie z Marcinem Najmanem. Czy tutaj nadal jest konflikt? Jak to się teraz, jak to teraz jest w tej sprawie? Na pewno, taka walka będzie na pewno, tylko nie wiem, czy jesienią, ale na pewno na jesień tata zawalczy w organizacji FEN. Czyli ta walka będzie tak, w FENie. A tylko jakby nie wiadomo, czy z Marcinem Najmanem, ale na pewno na jesień zobaczycie mojego tatę w klatce. Czy nadal są aktualne te informacje, że na gołe pięści? Tego nie wiem, to miało rację bytu tylko na gali MMA VIP. Czym będzie to miało rację bytu tutaj
Federacji FEN. Tego nie wiem, ale no nie wiem, to już musiałabyś pytać tatę. A jak ty wspierasz swojego tatę? Nie, ja go nie wspieram, no on mnie wspiera bardziej niż jego. Nie? W jaki sposób? Mentalny, wiesz, że jest taki wojownik z krwi i kości, także on wie, on czyta walkę też bardzo, bardzo fajnie, ma fajne podejście. Mentalnie też mnie wspiera mocno, więc no jestem nie do zdarcia. No. Musiałby tam Dresik wejść z baseballem, żeby wygrać tą walkę. No. Czyli dajesz to siebie. To nie jest uczuczność, to nie jest jakaś pycha, czy to jest no, normalna, naturalna pewność siebie. No. To podsumowując, jutro dajesz siebie 200%. Tak jak zawsze, tak. Super, to jeszcze porozmawiamy jutro po gali w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.